Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto co dla Was przygotowaliśmy. Na dobry początek festiwal wakacyjny Kadry i Dźwięki. Tym razem w Cieszynie przed Browarem Zamkowym zostanie wyświetlony film Ada to nie wypada. Zaś w sobotę 11 sierpnia 11 minut, start godzina 21.30. Arleta Skórska zaprasza w piątek na wernisaż wystawy To ja. Wydarzenie to odbędzie się o godzinie 16 w Galerii Muflon w Ustroniu. Wystawę będzie można oglądać do końca września. W piątek Brenna zaprasza wszystkie dzieci do parku turystyki. W ramach akcji Plenerowy Teatr dla Dzieci wystąpi tym razem Teatr z Krakowa. Początek spotkania godzina 16, wstęp wolny. W sobotę rozpoczynają się Dni Koronki Koniakowskiej. W programie wystawy, pokaz mody, koncerty i konkursy, a także stoiska Koronczarek, gdzie nie tylko będzie można zakupić lokalne rękodzieło, ale także na żywo zobaczyć misterny proces powstawania koniakowskiej koronki. W sobotę impreza rozpocznie się o 14:00 wernisażem wystawy w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie, zaś o 20:00 koncert Orkiestry Dętej i Góralski Festyn w Kaczmie pod Galerią w Koniakowie na Szańcach. W niedzielę start godzina 16:00. Sporo atrakcji w ramach Dni Koronki zaplanowano na środę 15 sierpnia. Wtedy impreza rozpocznie się o 15:00. Szczegóły na plakatach. Jeżeli ktoś woli bardziej kulinarną propozycję na najbliższą sobotę, to powinien udać się do Ustronia. Tam święto baraniny. Na rynku impreza wystartuje w samo południe w sobotę. Pokazy kulinarne w godzinach od 12 do 14. W programie również występy kapel góralskich, konkursy oraz archaiczne strzyżenie owiec. W najbliższy weekend nie zabraknie sportowych propozycji. W niedzielę o godzinie 15:00 wystartuje charytatywny bieg Świętego Dominika. Zawodnicy będą mieli do pokonania trasę o długości 10 km. Wpisowe jest przeznaczone m.in. na cele statutowe Fundacji Świętego Alberta w Ustroniu, wspierającej najuboższych i wykluczonych. Start i meta na ulicy Wspólnej w Ustroniu, rozdanie pucharów około godziny 17:00. Sporo będzie się działo w naszym regionie również w środę 15 sierpnia. Na cieszyńskim rynku rozpocznie się Wieczór Narodów. To punkt kulminacyjny Letniej Szkoły Języka, Literatury i Kultury Polskiej. Start godzina 15:00. Kolorowo będzie również na Czantori, która tego dnia zaprasza na Festiwal Kolorów. I to wszystko w dzisiejszym odcinku, a więcej informacji znajdziecie w naszej zakładce imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.